teraz Teatrze Biograficznym Bo-bo-bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-bo-bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Sonic Heroes z historii Team Sonic i dzisiaj jestem dalej od mikrofonu, więc nie będę się darł zbytnio. I czy wszystko mam tu ustawione? Chyba mam wszystko dobrze ustawione, ale na początek synchronizacja góra, dół. Okej. Więc oczywiście będziemy dalej szli z historią, już mamy 15%. Troszkę mało. Jak mówiłem, menu się strasznie jest wolne. Ale kolejny poziom Grand Metropolis. Looks like Eggman escaped into the city. Eggman's robots are taking control of everything. Let's find Eggman and show him the real power of teamwork. Okej, popieram to. Więc Grand Metropolis. Poziom, do którego zawsze dosiałem jako dzieciak. Ale to tylko przez to, że akt drugi tego poziomu miał taką sekcję, której po prostu jako dzieciak dopiero nauczyłem się po paru próbach. Przejść, o. Brakowało mi słowa. Nie idę tutaj po rangę A, ale ja chcę ten checkpoint. Chcę ten level. Jakbyście nie zauważyli, to też te drogi niebieskie nas przyspieszają. Cały nasz team. Nie tylko Sonika, tylko wszystkich, przez co mogą dorównać Sonikowi. Czy uda mi się to zrobić, to co chcę zrobić? Nie. Nice. Teraz tylko Knuckles nie ma nic. Trzeba to zmienić. Okej. Wow, zwykle mi się ta sekcja nie udawała tak szybko przejść. Bo tu jest problem z tymi sekcjami, które są cały czas. Sekcjami, które są sterowane automatycznie. Otóż zawsze postać może po prostu się zwolnić przez niewidzialną ścianę. O ironio. Czy mi się uda zrobić to? Czy to jest możliwe w ogóle na... Bo chcę... Wow. No nie. Timing jest bardzo... No nie. Dobra, nie będę się krzanił z tym. Ale kiedyś to wam pokażę, jak ominąć drzwi. Może już niekoniecznie w Let's Playu, albo nie w tej drużynie. Tak też może być. Ale w końcu pokażę. Dobra. O. Patrzcie, jak dla Knucklesa są wszyscy mili nagle. Chociaż się nie śmieje, to... No więc jak mówiłem, power-up Sonika na wszystko działa tak, że rozwala na hitano poza bossami i oczywiście silniejszymi przeciwnikami. Gapnemet. Wow, Taze, to byłeś szybki. Zmieni się w Knucklesa, żeby mógł... No i teraz jesteśmy wylevelowani na maksa. Tak, kolejna nowość, tym razem już dla Sonic Heroes, otóż cyrkowe triki, by... Nie wiem w sumie, po co to jest. Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, bujanie się na... Nie wiem jak to nazwać. Niech ktoś mi powie w komentarzu, jak ja to mogę nazwać. To! Jak ja to mogę nazwać? O ja. Muzyka jest tu świetna. Trochę żałuję, że ten poziom nie został zremasteryzowany w Sonic Generations. Bo jaką muzykę
Ja bym chciał usłyszeć klasyczny remix, taki oficjalny klasyczny remix tego poziomu. Dobrze bym bardziej wolał ten poziom zamiast Seaside Hill w Sonic Generations. Bo Seaside Hill to po prostu było Green Hill Zone. A to był nowy poziom. Kompletnie nowy. Więc nie wiem skąd ta decyzja Segi. Taka dziwna. Aha, i tu... tu jest sekcja Team Dark. Teamu Dark. Taka mała ciekawostka, hehe. Bo ogólnie wszystkie poziomy są praktycznie... na tej samej płaszczyźnie się dzieje... Może tak. Ło! Okej. Okej, już myślałem, że spadnę. Zapomniałem, że tu jest ta sekcja. Pojemy. Miałem lekki zawał. Ale dobra. Ojejku. Zapomniałem co mówiłem. Aha! Team Dark i Team Sonic dzielą praktycznie tą samą geometrię poziomów, ale mają inne drogi i różnią się praktycznie tylko wrogami. No i no, w tym przypadku też drogami się dzielą. A Team Rose i Team Chaotix dokładnie mają praktycznie to samo, te same spawn pointy mają... Nie no, Team Rose ma inne to spawn pointy, ale praktycznie to są te same. Okej. Dobrze, że grałem w Team Dark, bo to była alternatywna droga dla Team Dark. Okej. Ta muzyka też jest świetna. No i dlatego by się to obydwa poziomy wpisywały w Sonic Generations jako taki wielki poziom. Okej. Więc jak widzieliście, tutaj są też przeciwnicy elektryczni, których jeżeli nie chcecie stracić pierścieni, to lepiej abyście nie używali Sonika do atakowania co najwyżej na Knucklesa. Ale najlepszym trikiem jest po prostu, że Tails i później Knucklesem rozwalić ich. Halo. Dobra, myk. Myk. I myk. Wzięte. Bardzo mi się podoba też efekt tych platform. Że taka lawa jest w nich. Znaczy wiem, że to mają przedstawiać, nie wiem, energię czy cholera wie co to jest, ale no. Tak czy siak, fajnie to. Fajny efekt to robi. Dobra. Let's go! O, nie. Ja się na to nie piszę. Czy ja to zrąbałem teraz? No nie! Goddammit! Wiecie co? Nie, ja tego nie będę restartował. Ale w każdym serii odcinku będzie mi się zdarzała śmierć. I to w taki głupi sposób. Ojeny! Skoro mówią nam to, to pewnie nie tak. Jakby kogoś denerwowały głosy postaci, to można je no, po części wyłączyć, ale tylko te, które nie mają napisów, niestety. Resztę trzeba znieść. W ogóle to jest taka bardzo fajna rzecz, żeby... Otóż w plikach konfiguracyjnych Sonic Heroes, żeby wyciszyć wszystkie głosy postaci, wystarczy wpisać linijkę kodu Charmy Shut Up 1. Wtedy wszystkie głosy postaci, które nie mają napisów, automatycznie zostają wyciszone. Prawdopodobnie jest to jakieś nawiązanie, że po prostu Charmy ma jeden z najbardziej wnerwiających głosów, nawet gorszy niż Tails. Oczywiście mówię tutaj o tych aktorach głosowych, którzy byli małymi chłopcami.
Bo oni po prostu mieli takie denerwujące głosy. Ale to tak bardzo mieli denerwujące głosy, że po prostu no nie dało się tego wytrzymać. I dlatego sądzę, że 4Kids zrobiło dobrą robotę z dubbingiem Tailsa, bo oni jedyni pomyśleli, że danie Tailsowi głosu dziewczyny jest bardzo dobrym pomysłem. I co najśmieszniejsze, to jest bardzo dobry pomysł, to jest genialny pomysł. Dobra, teraz proszę już góra, dziękuję. Gdzie jest klucz? Bo jeszcze ani jednego klucza nie widziałem. A ja muszę mieć klucz. No tak trochę niezbyt to ode mnie zależy, że nie... What the? Okej. Okay. Mówiłem o przelatywaniu przez podłogi. Nawet się to zdarza w wersji komputerowej. O, jest klucz. No znowu mi serce na chwilę stanęło. Okej, okay, jak przejść sekcję fireballową? Tak. Proste, bezboleśne, zarąbiste. Zostajemy przy Soniku. Nie. No Sonic jest dosyć szybszy, jeżeli chodzi o pokonywanie przeciwników tych żółwi. Hehe, czujecie pan? Okej, okay. Czy tam się dostanę jakoś? Nie, chyba jako Sonic nie mam szans się tam dostać. Okej, okay. I teraz tu. Dziękuję bardzo. Co zrobić? Oh no! Oh hell no! Co się właściwie stało się? Zrobię to tak jak chcą. Nie będę tu już panował, bo nie mam czym. Pyk. To w sumie pokazuje, że to był dobry ruch ze strony 4Kids, bo Tails ma do dzisiaj aktora głosowego kobietę. Więc pozdrawiam 4Kids. Ale oczywiście tego nie oglądają, więc nie wiem, właśnie tego pozdrawiam, ale dobra. Ale przynajmniej zrobiłem hołd dla 4Kids w niedzielę. Kto nie oglądał mojego dubbingu Shadowa, niech zobaczy, chociaż nie jest warto. Bo pana Grzegorza Przybyła to ja w życiu, ale to po prostu nigdy nie przebiję. On jest idealnym polskim Shadowem. Jest, może ja jestem najlepszym w kwestii Boom, ale on nie ma sobie równych. Jakby jego wzięli do Boom, to by było 4 razy lepszy serial. Do oglądania. A raczej do słuchania. Makros? Okej. Okay. Hello? Gdzie jest cokolwiek? Tu jest cokolwiek? Lubię cokolwiek. Myk. Jak ja uwielbiałem tą sekcję, jak byłem gówniarzem. Po prostu ona była epicka. Jest epicka do teraz, rzecz jasna. O, tu jest też kurczę, więc w sumie jak zginę, to nie... zbytnio mi to nie robi. Cia. To jest ta sekcja, o której mówiłem. Przez tą sekcję zwykle kończyłem na Grand Metropolis. Stwierdziłem, że nie da się tego pokonać. Myliłem się. Myk. Okej. Okay. Aha, jako Team Sonic to mogłem po prostu lecieć do boku. Okej. Okay. Wysoko. Myk! Dziękuję bardzo! Oh yeah!
Ojej. Czy z tą śmiercią nawet dostanę A? B. Dwa poziomy, w którym dostałem B. Nie no, fajnie. Lepsze to niż E. Water Palace. I Special Stage Emerald Challenge 2. No i tu się pojawiają schody z bombami. Po prostu dla mnie w wersji na PS2 to jest niemożliwe do przejścia. Po prostu skręcanie w tamtej wersji to jest niemożliwe. Aha, ja nie używałem boosta, nie no świetnie. Nie używałem boosta. Znaczy pewnie go użyłem na początku, ale pewnie w pewnym momencie mi się skończył. Oj. 4 one-upy, bardzo fajnie. Gotcha, my darling Sonic. Amy, what are you doing here? Sonic, this time there's no way out of marrying me. Yay, Team Rose i Big the Cat. Nasz pan i władca. Pewnie zauważyliście, że Big dziwnie wygląda, dlatego że nie ma tych swoich pasków, które były ewidentnie widoczne w menu. Nie wiem, czemu to jest spowodowane, ale po prostu to jest bez nawet mojego... bez nawet tych modów. Ta walka zdecydowanie za długo mi trwa. No, wylatuj stąd. Nie ożenię się z tobą. Nie ożenię się z tobą. Dziękuję bardzo, ale to za długo trwało. Mój rekord w tej walce to jest 15 sekund. A więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!